Panie Marszałku, Wysoka Izbo, przedstawiam stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość do rządowego projektu o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw, druk 720. Przedłożony projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw przewiduje uchylenie artykułu 209 i artykułu 283 paragraf 2 punkt 1 Kodeksu Pracy, a tym samym zniesienie obowiązku informowania właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o rozpoczęciu działalności przez pracodawcę oraz zmianie miejsca, rodzaju i zakresu prowadzenia działalności. Jednocześnie projekt zakłada wprowadzenie regulacji, na mocy której Państwowa Inspekcja Pracy i Państwowa Inspekcja Sanitarna uzyskiwałyby dane o podmiotach niezbędne do realizacji ich zadań statutowych z rejestru podmiotów prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny oraz z kont płatników prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wyeliminowanie obowiązku składania zgłoszeń do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej ma ułatwić przedsiębiorcom rozpoczynanie i prowadzenie działalności bez uszczerbku dla sprawnego wykonywania zadań przez wyżej wymienione organy. Celem umożliwienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej dostępu do danych gromadzonych w rejestrze podmiotów prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny i danych gromadzonych na kontach płatników przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych projekt przewiduje wprowadzenie w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy regulacji podobnej do tej, jaka jest zawarta w artykule 14 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Nowy proponowany artykuł 36a w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy umożliwia tej instytucji nieodpłatne korzystanie z danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej, tzw. REGON, prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz danych gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na koncie płatnika składek. Z uzasadnienia projektu ustawy wynika, że zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i Główny Urząd Statystyczny będą udostępniały Państwowej Inspekcji Sanitarnej wyżej wymienione dane z urzędu, analogicznie jak w przypadku Państwowej Inspekcji Pracy. W tym miejscu należy wskazać, że o ile projekt ustawy rzeczywiście przewiduje wprowadzenie zmiany w ustawie o statystyce publicznej regulacji, na mocy której urzędy statystyczne będą nieodpłatnie z urzędu kwartalnie udostępniać Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgromadzone w rejestrze podmiotów informacje o podmiotach deklarujących zatrudnienie pracowników wraz z nadanym numerem identyfikacyjnym i zakodowanym opisem informacji objętych rejestrem w uzgodnionym zakresie, o tyle brak jest analogicznej regulacji w odniesieniu do danych zgromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ani projektowany przepis artykułu 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ani powoływany artykuł o Państwowej Inspekcji Pracy nie przewidują udostępniania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych danych wyżej wymienionych organów z urzędów. Oba przepisy stwierdzają jedynie, że Państwowa Inspekcja Sanitarna i Państwowa Inspekcja Pracy jest uprawniona do nieodpłatnego korzystania z danych zgromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na koncie płatnika składek. Myślę, że tutaj należałoby się zastanowić w dalszych pracach nad dokonaniem pewnych zmian. Ważną zmianą jest skrócenie procedury rejestracji w Urzędzie Skarbowym, nadanie numeru NIP-u z 14 dni do 3 dni. Choć docelowo powinniśmy zrównać sytuację wszystkich podmiotów i rejestracja w każdej instytucji powinna być jednakowa i być dokonywana w ciągu jednego dnia. Trudno nie zgodzić się z opinią, że wprowadzone zmiany ograniczą obowiązki pracodawcy i ułatwią im rozpoczęcie działalności. Czytając uzasadnienie o oszczędnościach, jakie wystąpią przy skróceniu oczekiwania na nadanie numeru NIP-u idące w miliony złotych, można zadać sobie pytanie, dlaczego tak proste i oczywiste zmiany są wprowadzane tak późno, mamy w dobie komputerów, internetów. Podsumowując, każde zmiany, które ułatwiają rozpoczynanie działalności gospodarczej czy ułatwianie prowadzenie przedsiębiorstw przez pracodawców, są zbieżne z programem Prawa i Sprawiedliwości. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość jest za dalszym procedowaniem wyżej wymienionej ustawy i skierowaniem ich do dalszych prac. Dziękuję bardzo.